No, hej wam, cześć. Co, Felu, nie powiesz? No, dzisiaj jesteśmy tylko z Felą, przynajmniej w tej chwili. Bo Fela była... Była na jedzeniu. Usiądź ładnie, grzecznie, tak? I się była trochę wysuszyć, tak? Ja to wiem, jak ciebie unieszkodliwić. To jest taki punkt. Punkt do rozbrojenia Feli. Tu wystarczy i... Jest spokój. No, nasza Lika to też. Nasza Lika to, że tak powiem, w innych miejscach też działa. Ja na nią widzę najbardziej tutaj. No. Ostatnio, no, pogoda jest jaka jest. I też nie wszystkie tematy mogę ogarniać. Tutaj to też robiłem z przerwami, ale no, to co sobie powiedzmy zaplanowałem, chociaż co chwilę wychodziło coś innego, że jeszcze to by było dobrze zrobić, jeszcze to i tak bym, kurczę, tu spędził jeszcze, no, z przerwami tydzień czy nie wiadomo ile. A też mam jeszcze... A gdzie ty, Fela, tam... No jejku. Tam mamy takie strome schody. Na parter. Że ona się nie boi potem wchodzić. No, jeszcze mam do zrobienia przez tą zimę dwa takie projekty, które, no, są o wiele większe od tego, więc nie chcę też się jakoś tutaj, kurczę, no, rozkręcać. No, wszystko to, co sobie tutaj zaplanowałem, czyli ten murek, chociaż tu go nie robiłem w całości, bo i tak tutaj będzie półka oparta, więc stwierdziłem, że nie ma po co. Druga sprawa, no, mogłoby być wtedy krzywo, bo jakby tutaj poszło trochę tynku, no to by się podwyższyło i mógłby być problem. Co, Fela, wyschnięta jesteś? Idziesz dalej się moczyć na dwór? Wczoraj to cuda. Pewnie nie tylko u mnie, ale... No. Najpierw napadało śniegu, potem on stopniał. Potem jeszcze to deszcz zaczął padać, także... Taka jedna chlapa wielka się zrobiła, nie? No, z grubsza to ogarnąłem. Nie robiłem tego do czysta, bo i tak jeszcze się trochę... Na pewno na brudzi, jeśli chodzi o podłogę, bo wiadomo, no tu jeszcze to, co było, że tak powiem, do poprawy jest zrobione, no ale trzeba wstawić półki, no i słoiki muszą tutaj wrócić, także no jeszcze sobie tutaj chwilę spędzę, no ale akurat miałem jeszcze no, pół puszki prawie od metalu farby, także machnąłem tutaj też trochę te rurki, co tam, no, myślę, że im nie zaszkodzi. Także no, jedna rzecz z głowy, no tak jak tutaj to wyglądało po tym zalaniu, to dosłownie, no, tutaj całe to aż do samego progu, no to tutaj stała woda, nie? Więc dosyć mocno. Co ty robisz, Fela? Także jeszcze sobie tu dzisiaj podziałamy, no, te półki i... Tak, Fela? I słoiki. Przy okazji słoiki się tam przejrzy, nie? Bo pewnie są jakieś... Ty tutaj na tym białym tle to się tak odcinasz.
No, pewnie są jakieś trefne. Będzie akurat dobra okazja, żeby je przesortować. Tak, fela tak. No, no to, że tak powiem, tu sobie jeden temat ogarnęliśmy. Hmm? No tak, co tutaj zużyłem? No tej zaprawy tynkowej gdzieś mniej więcej wyszedł z worek. No dużo, jednak sporo tutaj też na ten murek i tak dalej. No i farby. Jakieś... Fela usłyszałem. I farby jakieś się... No, Fela poszła szczekać. No i farby jakieś 7-8 litrów. Także tyle. O, Fela się rozszczekała. Dobra. To co, dzięki za dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć.